Cześć, jak widzicie, jesteśmy już z powrotem. No niestety nie ma dzisiaj ze mną Radka z przyczyn zdrowotnych, ale chciałem Wam opowiedzieć, jak minęła nasza wyprawa w Karakorum. 2 tygodnie wcześniej dostaliśmy informację od linii lotniczych, że nasz lot został odwołany. No i szybkie przebukowanie, niemałe problemy z bagażami, bo też tego bagażu było dużo. Wyszło nam około 50-60 kg na osobę. Później, jak już dostaliśmy się do Pakistanu, to tak naprawdę przelot pomiędzy Islamabadem a Skardu, które już jest położone w górach, przebiegł bardzo sprawnie. Nie zawsze tak jest, bo jest to zdeterminowane warunkami atmosferycznymi, jakie panują już w Karakoru. Po przylocie do Skardu mieliśmy kilka dni na uzupełnienie zapasów żywności i otrzymanie pozwoleń na wyjazd w góry. Przy okazji udało nam się wejść na jeden z 4-tysięczników, który był w pobliżu Skardu. No i później już zostaliśmy przetransportowani jeepami w góry do Doliny Husze, skąd zaczęliśmy trekking. Zaraz po przylocie okazało się, że jest to jedno z najgorętszych lat w Pakistanie, bodajże od 40 lat nie było tak ciepło, co, jak się później okazało, utrudniało nam trochę wspinaczkę. Na początku zaplanowane było wyjście na Laila Peak, jest to jeden z 6-tysięczników i tam nie musieliśmy brać całego bagażu, więc część z niego poszła głównym trekkingiem wzdłuż lodowca Baltoro do bazy pod Broad Peak. Razem z nami towarzyszyli nam też tragarze wysokogórscy, którzy pomagali w niesieniu namiotów i tego sprzętu, którego naprawdę było dużo. No, na każdą osobę przypadają 2-3 namioty po to, żeby jeden rozłożyć w bazie, a drugi nieść sobą już w kierunku szczytu, zakładając poszczególne obozy. Jeżeli chodzi o nasz pierwszy cel, wspinaczka trwała około 2 dni dnia pierwszego. Zrobiliśmy tam depozyt, czyli po prostu zostawiliśmy część bagażu naszego u góry. Potem zeszliśmy do bazy, odpoczywaliśmy, czekaliśmy na okno pogodowe i znowu zaczęliśmy wspinaczkę już właściwą do szczytu. Po aklimatyzacji, czyli po kilku wyjściach do góry, patrzyliśmy, kiedy będzie okno pogodowe i wtedy od tego zależy, kiedy ten szczyt będziemy atakować. Oczywiście, jeżeli już jesteśmy zaaklimatyzowani. Po wyjściu na 7000 metrów, to jest ostatni obóz tuż przed atakiem szczytowym. Sam atak szczytowy trwa w zależności od prędkości przemieszczania się i to są naprawdę duże rozbieżności, bo dla mnie taki atak trwał powyżej 20 godzin. Największe trudności oczywiście są najbliżej szczytu. Dla mnie, ponieważ byłem pierwszy raz na 8-tysięczniku, nie było wiadomo, jak szybko mogę się poruszać, więc cały czas musiałem gdzieś troszeczkę się hamować, tak żeby tych sił starczyło zarówno na wyjście, jak i zejście do ostatniego obozu. Jeżeli chodzi o rodzinę, no jest ona dla nas wielkim wsparciem. To wsparcie czujemy cały czas. Sam kontakt jest utrudniony w trakcie spinaczki. Oczywiście jesteśmy wtedy zajęci zupełnie czymś innym, sfokusowani na innych zadaniach. No i wtedy też zdarzają się dni takie, że do rodziny nie jesteśmy w stanie napisać. Dla samej rodziny na pewno jest to duże wyzwanie, ponieważ opuszczamy dom na ponad miesiąc. Martwią się o nas. No i też podejrzewam, że jest to dla nich bardzo ciężkie, kiedy właśnie przez kilka dni tracą ten kontakt i nie wiedzą, co się z nami dzieje. Skoro już wyjechałem z domu na tak długo, to pasuje zrealizować to, co sobie założyłem. Przygotowujemy się do takich rzeczy bardzo długo, czasami przez całe swoje życie, więc no jest niezwykła satysfakcja, jeżeli już staniemy na tym szczycie. Sukces na takiej wyprawie bardzo motywuje. Po pierwsze, wiemy, że robota, którą wykonaliśmy tuż przed nią, została dobrze zrobiona. A druga sprawa jest taka, że możemy od razu myśleć o planach na przyszłość. Tak naprawdę schodząc do bazy już zaczynają się pierwsze rozmowy, co można w następnych latach zaplanować. No jednakże nie jest to też takie łatwe. Jedno ze względu na środki finansowe, które trzeba uzbierać, bo są to ogromne pieniądze jak dla nas, a drugie też czas, który trzeba znowu poświęcić na przygotowania. Co do środków, tutaj udało nam się mieć wsparcie lokalnych firm,
dzięki czemu też w tym roku ten wyjazd dało się zrealizować. Cześć, nazywam się Radosław Woźniak, razem z Kamilem Kozłowskim tworzę społeczność Skawina się wspina. No i w tym roku wybraliśmy się na Broad Peak. Nieoczekiwanie udało mi się również wejść na K2, pobliskie. Szczyty te są położone blisko siebie. Nie ukrywam, że gdzieś tam to K2 w mojej głowie było już przed wyprawą. Nie informowaliśmy o tym, naszym głównym celem był Broad Peak, bo szansa wejścia na K2 jest bardzo niewielka. Jest to jednak jakby nie było najtrudniejszy 8-tysięcznik. Ale daliśmy sobie taką możliwość i gdzieś tam w planach uwzględnialiśmy to, że jeżeli wszystko na Broad Peaku pójdzie zgodnie z planem i będzie sprzyjająca pogoda, odpowiednia ilość czasu, to ruszymy również na K2. Dlatego już w Islamabadzie w Pakistanie zostawiliśmy depozyt w agencji, żeby w razie czego zapłaciła również za pozwolenie na K2. No i po zejściu z Broad Peaku właśnie okazało się, że są sprzyjające prognozy, że mamy jeszcze pewien zapas czasu i to pomimo tego, że do wyjścia na K2 mieliśmy tylko 2 dni, czyli 2 dni odpoczywaliśmy w bazie. No jednak ta góra przyciąga i jeżeli była jakakolwiek szansa na to, aby spróbować wejść na to K2 albo nawet osiągnąć jak najwyższą wysokość na tym szczycie, no to zdecydowaliśmy się spróbować. Jeżeli chodzi o wszystkie szczyty w Himalajach i w Karakorum, czyli 14 8-tysięczników, to K2 ma sławę najtrudniejszego. Dlatego wejście na ten szczyt uważam za takie spełnienie moich marzeń wspinaczkowych, bo jakby nie było, to najtrudniejszy 8-tysięcznik zawsze gdzieś tam chodził mi po głowie. Nie spodziewałem się, że już podczas tej wyprawy uda mi się na niego wejść, bo jednak wielu wspinaczy latami próbuje go zdobyć. Szczególnie w tym stylu, w jaki my wchodziliśmy, czyli bez użycia tlenu oraz bez pomocy szerpów i tragarzy wysokościowych. Także zdobycie K2 według mnie to jednak było przynajmniej dla mnie dużo ważniejszym osiągnięciem niż wejście na Broad Peak czy zeszłoroczną wyprawę na Gasherbrum II. Największym wyzwaniem podczas całej wyprawy było to zmęczenie, z którym gdzieś tam musieliśmy się zmagać po zejściu z Broad Peaku i szybkiej decyzji o ataku na K2, bo na K2 nie mieliśmy rozbitych obozów. Szliśmy w stylu alpejskim, czyli wszystko co potrzebne do tej wspinaczki mieliśmy ze sobą. Plecaki były bardzo ciężkie. Krótka regeneracja po Broad Peaku, który tak jak mówiłem kosztował nas sporo sił. Więc tutaj to zmęczenie i trudności wspinaczki na K2, bo było sporo partii trudnych technicznie, które z ciężkim plecakiem na zmęczeniu pokonywane wymagały od nas największego skupienia, bo nie trudno było popełnić tam jakiś błąd. Jeżeli chodzi o wyprawy wysokogórskie, to nakręca, jakby motywuje walka ze sobą, ze swoimi słabościami i z tym, aby je pokonywać. Z tym, aby udowadniać sobie, że człowiek może osiągać rzeczy, które z pozoru wydaje mu się nie do zrealizowania. Jeżeli chodzi o współpracę moją z Kamilem, ta współpraca między nami bardzo często, można powiedzieć, przebiega jakby bez słów, rozumiemy się, bo to też jest ważne, aby w górach jednak realizować te swoje plany z osobami, z którymi nam się dobrze żyje na co dzień, dobrze funkcjonuje, ponieważ oprócz wspinaczki również w bazie spędzamy ze sobą mnóstwo czasu na takich codziennych rzeczach. Moją radą dla osób, które chcą wspinać się w górach wysokich, czy to na 8-tysięcznikach, czy nawet 7-6-tysięcznikach, jest to, aby robić to pewnymi etapami. Nie porywać się z motyką na słońce, nie wybierać się na taką wyprawę, nie robiąc doświadczenia odpowiedniego. Zacząłbym od tutaj wspinaczek w Tatrach, zimą, latem. Takie osoby powinny porobić różnego rodzaju kursy wspinaczkowe, turystyki zimowej czy taternicki. Tego rodzaju kursy, czy też lawinowy, jakby przygotują nas na wszystko to, co możemy spotkać później w górach wysokich. Nie stawiać sobie zbyt wysokich celów na początek naszej przygody z górami. Jeżeli chodzi o nasze plany przyszłe i wyprawy w góry wysokie, to oczywiście są takie i gdzieś tam te pomysły już gdzieś tam w naszych głowach są. Natomiast nie będziemy na razie zdradzać tego, gdzie pojedziemy i na jaki szczyt, ponieważ rozważamy kilka opcji i tak naprawdę jeszcze przez kilka miesięcy możliwe, że będziemy się nad tym wyborem zastanawiać. Także zobaczymy. Ambicje mamy duże, zobaczymy też na ile pozwolą nam realia, aby te nasze ambicje górskie spełniać.